Oglądamy Vlogmas, tak. O, biało się zrobiło. Śniak. Normalnie. Śnieg. A takie chmury dzisiaj były śnieżne. Nie wiem, czy to dobrze, czy źle, ale... Ale ślicznie. A ja idę na całość, by zaznać odrobinę luksusu. Beryłki. Beryłki. I miętowe miętuski, każdy w osobnym. Exclusive. Bardzo dobre. Teraz będę baryłki wybierała. Mniami. Osobno. Żeby wiecie. Żeby nie było ziremy. Jak zwykle. Gruszki ze żarty. Gruszki ze żarty, baryłki się żrą. Przepraszam, ciamkają, szamią. Jesteśmy szamani. Jesteśmy dzisiaj szamanki. Że dzięki Wam energia mojego życia jest jasna, pozytywna i pełna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bądźcie błogosławieni i pobłogosławcie mi przez moją wolę i Wasze działanie dla mojego dobra. Niech tak się stanie. Odwróćmy się na wschód. Wzywam wszystkich aniołów. Wzywam wszystkie istoty błogosławieństwa i światła. Wzywam ogień, powietrze, wodę i ziemię. Wzywam Was. Jesteście w mych progach mile widziani. Proszę wejdźcie i rozgośćcie się. Dziękuję za to, że tutaj jesteście. Że dzięki Wam energia mojego życia jest jasna, pozytywna i pełna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bądźcie błogosławieni i pobłogosławcie mi przez moją wolę i Wasze działanie dla mojego dobra. Niech tak się stanie. Odwróćmy się na południe. Wzywam wszystkich aniołów. Wzywam wszystkie istoty błogosławieństwa i światła. Wzywam ogień, powietrze, wodę i ziemię. Wzywam Was. Dziękuję za to, że tutaj jesteście, że dzięki Wam energia mojego życia jest jasna, pozytywna i pełna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Bądźcie błogosławieni i pobłogosławcie mi przez moją wolę i Wasze działanie dla mojego dobra.
Niech tak się stanie. Jak już myśmy się poobertali, to teraz zapalmy nasze świece dekrecyjne. Ja. Proszę bardzo, same fioletowatości, czyli każdy bierze udział we rytuale normalnie od początku do końca. Bardzo super. Hihi. Słuchajcie, dzisiaj vlog nie vlog, ale zdarzają się takie dni, kiedy nie ma kiedy aparatu otworzyć. Powiem Wam, że to dlatego, że miałam dzisiaj umówione z Wami telefony, a tego jest cały dzień po prostu. Ale generalnie fakt jest faktem, że tak, rano wystartowałam do dentysty. Potem za 2 godziny siedziałam w szkole, bo musiałam pouzupełniać dzienniki, dać propozycje ocen. Jakoś tak się zeszło to wszystko po prostu. Potem już zaczęły się telefony. Potem była awaria z zamkiem w domu, gdzie po prostu przez 4 godziny trzeba było ten zamek naprawiać. Drama zamkowa. No i tak wyszło, że mamy późno wieczór, jesteśmy po rytuale, po naszych działaniach magicznych. W ogóle słuchajcie, internet działa. Tragedy. Zastanawiam się, czy się vlog prześle, czy w ogóle będzie cokolwiek do pokazania, w sensie, że po złożeniu się go tam wrzuci. Bo ja dzisiaj zrobiłam nawet wcześniej program, żeby przed vlogiem zwyciężyć, w sensie przed internetem, że, bo wczoraj 4 razy nagrywałam wieczór z wróżką, w sensie nie od początku, tylko zerwało, kontynuacja. Zerwało, kontynuacja, dopiero za 4. razem na telefonie pociągnęło, także, ale nie tylko u mnie, bo z tego co słyszę, to w ogóle jakoś ogólno, światowo, że tak powiem, ten internet dziwnie chodzi. Nie wiem, czy jakieś przestawienie robią, coś, nie wiem, może na tych aktualizacjach jakichś, czy coś, no ale jest dramatycznie. Dzień tak to w miarę był taki w porządku, tylko tak jak mówię, nie bardzo było co nagrywać, niestety, więc tak to wygląda. No, ja Wam jeszcze pokażę rzeczy, które przyszły, bardzo fajne i ładne. Pokażę Wam, co zrobiłam we w Księdze Cieni. We w Księdze Cieni, bo troszeczkę dzisiaj nad tym posiedziałam i użyłam paru kolorków, także fajnie, ale tak jak mówię, wczoraj paczki, dzisiaj trochę dobita, bo to wiadomo, że jak się psuje zamek, nie ma, najgorzej to jest właśnie z takimi fachowcami, w sensie, żeby trafić na kogoś, kto wie, co z tym zrobić. I tak to zeszło wszystko i nagle mamy 23, jak zwykle. Ja jeszcze posiedzę troszkę w papierach, porobię takie najważniejsze rzeczy. Nagrałam film na Insta, także tak, no, z taką pracą vlogmasową to się generalnie wyrobiłam, nie wyrobiłam się z vlogiem, ale walki zamkowe i no telefony, wiadomo, nie będę nagrywała, cały dzień miałam telefony, więc te czwartki takie są, Wam powiem, ja się w czwartki na telefony z Wami umawiam, te czwartki takie są łot, niekoniecznie vlogowe. Ale co, pokażę Wam trochę w księdze, pokażę Wam, jakie jeszcze fajne rzeczy przyszły, co kupiłam, na czym się nie znam, ale koleżanka mówiła, że fajne środki czystości. I zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. No.
Moja magiczna księga cieni leży sobie na swoim osobistym stoliczku. No i słuchajcie, jakieś drobiazgi. Chciałam Wam pokazać, cóż dzisiaj zdziałałam i zrobiłam. Nie jest tego dużo, ale słuchajcie, dzisiaj zajęłam się roślinami żywiołu ziemi. Mam nadzieję, że to fajnie wygląda. Jakieś tam roślinki, jagody, kaliny, marchewki, pieprz. O, teraz zauważyłam, że pieprzu na szaro nie zatykowałam. Biały pieprz, rzepa, wisienka oczywiście, kłosy zbóż. Mamy też. O, proszę bardzo. I dzisiaj jeszcze trochę w ramach relaksu posiedziałam nad roślinami żywiołu ognia, gdzie mamy ostrokrzew, gdzie mamy krokusa, gdzie mamy chrzan, oset i z internetu brałam, jak wygląda. Kim jesteś? Pierwiosnek, morwa, bazylia. No, jasne. Ale morwa wyszła. O, proszę bardzo. Jaka zacna morwa. Także słuchajcie, dzieje się, dzieje. Ja tutaj staram się właśnie zawilec na M. Staram się, o, tak sobie chociaż jedną, dwie strony uzupełnić. Już Wam powiem, że całkiem mi to nieźle idzie, ale to Wam pokażę kiedyś. I słuchajcie, jakie fajne rzeczy poprzychodziły. Słuchajcie, takie do zawieszenia od Violetty. Bardzo takie śliczne, zobaczcie, choinkowe gadżety. Tu jaki piękny węzełki, supełki. Prawda? Ciekawe, na czym to jest. Mamy, o, piórka. Kiedyś to z dziećmi robiłam, z dzieciakami. Mamy, o, taką makramkę. I mamy takie niołki makramkowe. Śliczne. Proszę bardzo. Bardzo ładnie to wygląda. I drugi niołek makramkowy, nieco mniejszy. Ale naprawdę ładny. Oczywiście, że można użyć kolorowego sznurka. Kolorowego. I mamy tutaj, tym była związana paczucha. Jednorożca. Proszę bardzo, jakiś śliczny, ale to też może sobie zawisnąć na choince. Ma ostatecznie silver gwiazdkę, więc silver gwiazdka super. Zaraz idę wieszać na choinkę. Jeszcze przyszły właśnie takie notesiki superaste, takie giętko gładkie, w łapacze snów i ważki śliczne. I to jest taki rozmiar A6 z taką okładką, która się zgina, więc sam raz do zapisek i z tego, co patrzam, Wewlinie. A te środki czystości, o których Wam mówiłam, to Faberlic, tak? Moja koleżanka poleciła, a ja mówię, wiesz co, nie wiem, co chcę, ale weź mi coś wybierz, nie? I po rosyjsku. Ale mamy też po polsku. Pierwsze, co mam, środek do mycia szkieł i luster. Słuchajcie, podobno rewelacja. Zobaczymy. Tutaj do nich są takie pompeczki. Tu mam próbka skondensowanego uniwersalnego proszku do prania. Ja proszku do prania co prawda nie używam, ale być może użyję. Zobaczcie, jakie ładne łóżko. Wybełęki, tak, i z misiem białym. Super. Tu mamy skoncentrowany uniwersalny środek profesjonalne czyszczenie. Chyba do wszystkiego, bo jest narysowane wszystko. Trochę kuchni, trochę salonu. Ok, to wygląda na czyszczenie toalet. Żel do czyszczenia toalety, morska świeżość. Także tak. To jest to wszystko Faberlic Home. Tutaj mam spray antynalot do wanny i kabin prysznicowych. Zobaczymy. Mówię, jak użyję, to Wam powiem nawet. I tu mam coś małego. Próbka, skondensowany proszek do prania tkanin wymagających szczególnej uwagi. Czyli w zasadzie piorun wie, ile tego użyć.
Jak stosować? Przy wyborze programu do temperatury prania przestrzegać zaleceń. Pranie w pralce 25-35 ml, to jest 50, czyli na dwa prania. No słuchajcie, to już można sobie faktycznie, bym powiedziała, wypróbować. No i przede wszystkim jeszcze kapsułki do zmywarki, wszystko w jednym, 20 sztuk. Proszę bardzo. Obaczym. Jakie tu wyprane już naczynia w tym wszystkim. Także o, takie rzeczy zamówiłam, a tak mówię, ja się nie znałam za bardzo, ten katalog ogromny, ja nie przeglądałam i mówię do koleżanki z pracy, czyli ze szkoły, mówię, co tam polecisz, to mi zakup, ja ci oddam kasiorę. I tak właśnie się stało, no bo w tej szkole byłam, czyli tak to wygląda. A ja idę makramki wieszać na choince. No, ja sobie pewne rzeczy na choince powiesiłam. Dużo rzeczy jest od Was, o, z wczorajszego. To też od Was. Tutaj wisi makramka. Tu wisi druga. Tu kolejny aniołek. Także sobie działamy choinkę. Zobaczcie, jaki mam czubek. O, taki czubas. I rzeczy od Was ręcznie robione. I trochę tam pokupione pepko, ale wszystko w jednym stylu. Myślę, że fajnie. A więc Azalisz, tym optymistycznym akcentem żegnam się z Wami, kochani, na dzisiaj. I zapraszam na jutro. Mam nadzieję, że jutro już się uda coś takiego nagrać, co będzie znacznie fajniejsze i ciekawsze. Ale mam nadzieję, że nie zniechęcicie się tym. Nie każdy dzień, jak widać, jest błyszczący i świecący, a prawda jest taka, że dni bywają różne, więc i vlogmasy różne być mogą. I ja Wam mówię, dobranoc, do zobaczenia i do jutra.